Yo, siemano, witam was, to jest kanał Let's Play Games, ja jestem Piotrek, a dziś znajdujemy się w grze Battlefield pod tytułem Hardline, najnowsza odsłona serii Battlefield, która miała premierę, w zasadzie to kiedy miała premierę? Dzisiaj jest 19, więc od razu ją już sobie sprawiłem w zamówieniu przedpremierowym, ponieważ bardzo mi się podobała poprzednia część Battlefielda. No więc postanowiłem, że oczywiście tą również będę musiał mieć. No i sobie zagramy teraz po prostu w tryb kampanii jednoosobowej. Tu jesteśmy, jak widzicie, w głównym menu, tak to wygląda. Do wyboru jest gra online oczywiście, która jest ponoć dobrze rozbudowana w tej części. Odcinki, czyli kampania dla jednego gracza oraz strefa premium. To nie wiem co to jest, ale jak sama nazwa wskazuje, coś dodatkowego fajnego musi tam być. No, opcje oczywiście, sklep standardowo, żeby wyciągnąć kasę od graczy, czyli jakieś kupowanie, jakiś pierdół na pewno. No i twórcy, czyli pewnie kredyty, jak to się mówi. Dobra, zaczynamy kampanię dla jednego gracza. Poziom trudności: kadet, funkcjonariusz, weteran. Dobra, lecimy na poziomie kadet. O, muzyczka przygrywa. Napatrzcie się na nasz wspaniały kraj, póki możecie, drodzy przyjaciele. To ostatni ładny widoczek, jaki was czeka póki co. Nicolas Mendoza. Cholera. Facet taki jak ty musiał coś ostro zjebać, żeby tu wylądować. Lepiej niech pan zabezpieczy tę broń, zanim jeden z pańskich przyjaciół ją sobie przygarnie. Miło mi, kiedy brudni gliniarze trafiają do mojego autobusu. To mi przypomina, że system działa. Miłej jazdy, detektywie. Dobra, jesteśmy na miejscu. To nie zajmie dużo czasu. To jak, puszkujemy tych kolesi i lecimy na lunch? Jasne, dobra. Znam niezłą kubańską restaurację tuż za rogiem. Kubańską? Jezu, Nick, teraz grasz w pierwszej lidze. Stać cię na coś więcej niż fasolę z ryżem. Poważnie? Fasola z ryżem? Stary, ja będę zamawiał. To taki pomysł. Ja wybiorę miejsce. Obiecuję, na zawsze odpuścisz sobie wcinanie bananów. O czym ty gadasz? Teraz ty prowadzisz, dobra? Robimy tak. Wchodzimy ostro i zdejmujemy klienta, zanim ktokolwiek zdąży choćby pomyśleć o wyciąganiu klamki. Wiem, już to robiłem. Ale akurat nie ze mną. W porządku, wchodzimy. Zrób groźną minę, młody. Okej, możemy zacząć coś tutaj robić. Zapukamy drzwi. Policja! Wchodzimy! Zapukaliście do złego pokoju. Rzecz w mordę, no weźcie. Skuj ich, trzeba się stąd zwijać. A może przestaniesz mi świecić po oczach, co? Okej, skujemy gościa. Ej, zrób coś dla mnie. Za obrączkę. Okej. Trzymaj łapy na głowie i powoli się odwróć. Powoli. Tak jest. Popełniasz duży błąd, koleś. Nic ci się nie stanie. Będziemy skuć kolejnego. Obróć się. Nie kombinuj. To jest kurwa śmieszne. Ja pierdolę. To jakiś pieprzony żart. Wypuszczą mnie z samego rana. Dobrze o tym wiesz, Glino. Ha!
kurwie! On ma klatkę! Chleba! Kurde, no to się probiło. Co to kurwa miało być? Czemu nie sprawdziłeś drzwi? Zająłem się aresztowaniem. To ty miałeś mieć oko na pokój. Fajnie. Weź, sprawdź ciała. Może się dowiesz, co oni tu kombinowali. No niestety, aresztowanie przerodziło się w zabicie wszystkich klientów. No właśnie, poszukujemy tutaj dowodów w tej części w ogóle. Ta część Battlefielda odstaje trochę od konwencji poprzedniej. To jest, nie jesteśmy już żołnierzem teraz, tylko policjantem, detektywem, który tutaj prowadzi jakieś śledztwo, ściąga, zdejmuje jakichś klientów. Mamy takie elementy właśnie śledcze, że musimy jakieś ślady zbierać i tak dalej. Także to zostało troszeczkę zmienione. Bingo. Tak? Cieszymy się? Portfel. Dowód. Ktoś znajomy? Nie, nie znam. Także może to jest nawet i miła odmiana. Szkoda, że nikogo nie można przesłuchać. Ja nie mogę już patrzeć na te burgery, to wziąłem kubańskie. Ktoś chce? Hej! Nie ruszaj się! Co? Lecani! Ruchy, ruchy! Jest mój! Nie ruszaj się! Ręce do góry! Pogarszasz swoją sytuację! Kurwa mać! Stodart! Na dół! Szybko! Zdolił nam się. Miałeś szkolenie z pościgu, tak? Tak. Krapować ryzyka i starać się na to nie zabrać. Musimy go szybko zatrzymać. Idziemy Mateo na północ. Potrzebne wsparcie. Kręcamy w lewo na Krokera z Mateo. Skrzyżowanie czyste. Broń uciekł. Ciul, już zjebałem. Masakra. Dobra, jeszcze raz powtarzam. Teraz to tak. Aresztować. Jeszcze żyje. Udało się. Zabieramy go na dołek. Aresztujemy klienta. Masz prawo zachować milczenie. Pierdol się! A, czyli formułkę znasz, co? Gra produkcji Visceral Games. Ostatnio była. Ostatnio to produkowało Dice, a teraz widzę, zmieniony został producent. Inne studio zajęło się produkcją tej części. Miejmy nadzieję, że wyszło to na dobre. Pierwsze trofeum zaliczyliśmy nawet. Gotów do akcji. Odcinek pierwszy, powrót do szkoły. Czterech podejrzanych nie żyje, a jeden przebywa w areszcie po dramatycznym nalocie policji na hotel Vowertown. W tym tygodniu to już czwarta bitwa wojny narkotykowej w Miami. Poprosiliśmy o komentarz kapitana Juliana Dowsa. Dochodzenie wciąż trwa. Bez komentarza, sir? Powiedziałem, że trwa dochodzenie. To chyba jest komentarz. Inaczej powiedziałbym bez komentarza. Gdzie się wszyscy podzieli?
Na wojnie narkotykowej. Było w telewizji. Jak w latach 80. Trzeba się będzie wbić w białą marynarkę z poduszkami. Koniecznie z różowym t-shirtem. Tymczasem lądujesz w sekcji specjalnej. Detektywi Mendoza i Dao, proszę do biura. Wy dwoje się znacie? W sumie. To się poznajcie, jesteście partnerami, siadać. Detektywie, dziś udało się panu przejąć kilkanaście kilo kokainy. Gratuluję. Więc proszę mi wyjaśnić, czemu koka jest znakowana? Znaki wytwórcy potwierdzają, że towar jest wprost ze źródła. Właśnie. Pańska koka miała oznaczenie, którego dotąd nie widzieliśmy. A zatrzymany dealer twierdzi, że otrzymał ją od Tysona Latchforda, z którym detektyw Dao miała trochę do czynienia. Proszę go tu ściągnąć na pogawędkę. Szefie, poprzednia akcja Mendozy w terenie, bez urazy, zakończyła się chujowo. Na pewno. Bez problemu się dogadacie. Odmaszerować. Żeby nie było, to Stoddard kierował akcją w tym pokoju hotelowym. Z pewnością. Ale wykręty nic tu nie dadzą. To nie wykręt, tylko kontekst. To może opowiesz mi o Tysonie Latchfordzie? Jego koka jest dla nadzianych gości. A ci, których przymknąłeś, to nie jest liga Tysona. Co najwyżej sypnie kolegom trochę darmowego towaru od święta. To znajdźmy któregoś. Czytasz mi w myślach, detektywie. Hej, uważaj dziś na siebie. Wojna z narkotykami to nie żarty. Nie musisz mi mówić. Przez ostatnie pół roku straciłem dwóch przyjaciół. Z patrolu. Tak, słyszałam. Przykro mi. Mnie też. W Miami wszystko się zjebało. Ale to też taka nasza praca, nie? Odkręcać to, co się zjebało. Stoddard to właśnie o tobie mówił. Że niby co? Że uwielbiasz pracę winiarza. Proszę pana, panie władzo! Hej, hej! Ma pan brudną szybę! Zajmę się! To... Weź nie pryskaj na szybę. Hej! Spoko, spoko. No może tak, może odpalicie mi 5 dolców. Dobrze? Wiem. Jestem po prostu takim, jak to szło, kapitalistą. Sorry, ale nie. Jestem na służbie. Okej. Dobra, niech pan strzeże lokalnej społeczności! Tubek! No. Wiesz, wychowałem się niedaleko stąd. Serio? Od zera do milionera, tak? Niech zgadnę. Pochodzisz z South Beach. Nie, coś ty. Z Los Angeles, hrabstwo Orange. A, więc od milionera do zera. Tak, coś w tym stylu. Co tu się dzieje? To pewnie obława na dealer. No właśnie, co tu się dzieje? Ej, nie zgadzam się na żadne przeszukanie! Mam uzasadnione podejrzenia, niepotrzebna mi twoja zgoda. Hej, Guzman, co się dzieje? To nasz stary przyjaciel Hux. Złapałem go z bagażnikiem wypchanym hotshotem. Nie ruszaj się! Hux, gdzie twój kumpel Tap? Nie mam zielonego pojęcia. Szukacie Tapa? Tak. Widziałeś go? Nie, ale widziałem jego zioma Briggsa. Szwendał się z ekipą Tapa na 12 ulicy. Dzięki, Guzman. Bardzo pomogłeś. Dobrze poszło, detektywie. Cicho. Mamy jechać na 12 ulicę. Otwórz mi! To jest mój dom! Nic nie poradzę, żona do mnie pisze! Możesz. Więc wychowałeś się w Miami, ale się tu nie urodziłeś, prawda? Nie. Jestem z Hawany. Naprawdę? Jak się stamtąd wydostałeś? Z matką. To twarda babka. A co z ojcem? Nie mam pojęcia. Nie widziałem go chyba od 20 lat. Chcieliśmy spierdolić jak najdalej od niego. Wciąż mieszka na Kubie? Jeśli miałbym zgadywać, to pewnie już nie żyje. Co mnie w sumie urządza? Brzmi jak prawdziwy dżentelmen. Ta, coś w ten deseń. Dupki cofnęły mój zakaz sądowy. Bo nie miałam dowodu świadczenia usługi. Znaczy, skąd mam wytrzasnąć dowód, jak nie wiem, gdzie ten dupek jest? Kurwa! Hej, chwilę, zwolnij. Okej. Aha.
Przepraszam, coś się stało? Zamknięcie, kurwa, nie pasuje. No to powodzenia. Pierdol się! A. Mam wezwać wsparcie Mendoza? Tak. Centrala powinna przysłać antyterrorystów. Fajna okolica tutaj jest. Same menele. Dobra, dojechaliśmy na miejsce chyba. Muzyka w tle. Bas. Oś, jak wbijemy się tam radiowozem, zrobi się nieciekawie. Bas musi być. Wysiadamy z pojazdu. Tu trzynastka, opuszczamy pojazd. Władze odizolowały slumsy, więc jest tylko jedno wyjście. To tylko dodatkowo wkurwiło mieszkańców. Znajdź Brixa. Koleś, no którego szukamy, zwykle kręci się w tej okolicy. Znajdziemy, zobaczymy, o co biega. Może zadamy parę pytań. To fajna dzielnica. Taka z klimatem. Wszyscy jakieś komentarze rzucają do nas. Rozumiem, że znasz okolice. Tak, ale dawno tu nie byłem. Pójdę za tobą. Tak, dokładnie. Tak będzie najlepiej. Pójdziemy za panią. Rzecznie zobaczymy. Kurka, niedzielę trochę te spodnie, panie oficer. Tomas, nie chcę ci przeglądać kieszeni i tak wiem, co tam znajdę. Na to wygląda. Ruben, uspokój może kolegę, a to zapakuj do tyłu. Nie mam torby. Nowej. Uwaga! Ostrożnie, Mendoza. On jest nieprzewidywalny. Dotarliśmy do Brixa. Idź przodem. Mnie już zna. Ja chuj na to kładę, bo i tak damy radę. I chuj! Cóż, tu jakiś tips wyskoczył. Zatrzymywanie. L1, żeby wyciągnąć odznakę i zatrzymać podejrzanego. Zejdźcie, dobra. Zejdźcie. Tak. Czego wy chcecie? Policja Miami. Mamy kilka pytań. Pani detektyw, co to za jeden? To mój nowy partner, Briggs. Przyszliśmy pobawić się w dwóch złych gliniarzy. A twój koleżka Tab, to gdzie biega? Weź pierdalaj, co? Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Zaobrączkuj gonik. Jeb go na glebę, kajdany. Gadaj, gdzie Tab, to sobie pójdziemy. Służyć i chronić. Taki chuj. Siedzi dzisiaj na kanapie, okej? Okay? To właśnie chciałam usłyszeć. Chodźmy, Mendoza. Nie może ci to uchodzić na sucho cały czas. Znam swoje prawa! O, dostaliśmy jakiś pizzę. Co, chcesz go tak zostawić? To na pewno chyba. Nie, ale za to mam pewność, że w zeszłym roku próbował zbić kolejne levele od tych punktów i osiągać nowe rangi. Uśpieszmy się, nie wiadomo do kiedy tam będzie. Nie chcemy, żeby wiedział, co się świeci. Chodź za mną. Uniknij wykrycia. Dobra. Znowu jakiś news nam wyskoczył. Świadomość podejrzanych. No, o czujności. Kiedy nas wykrywają, tak? Nie zbliżaj się. Dawaj, tędy. Tędy, którędy. Tędy. Przez podwórko. Nie powiesz nikomu, że to robimy. Prawda, partnerze? Co dokładnie zrobiliśmy? Dobry chłopiec. Dobra, chodźmy. No właśnie, że nie. Włam na 3-4, no nie mogę. Zajmę się tym. Gramy.
Przechodź, Kai. Dziękuję uprzejmie. Przy okazji przepraszam za ten komentarz o Wiedniu. To była ciężka akcja. Ale dałeś sobie radę. Tak w ogóle to co sądzisz o Stodardzie? Nie miałem okazji dobrze go poznać. Stodard to słoń, a świat jest jego składem porcelany. Gra śmiga na silniku tym samym co Battlefield 4 na tym Frostbite 3.0. Więc tu graficznie się to teren tapa. Raczej od poprzedniej części nie będzie za bardzo różniło. Nie możemy się rzucać w oczy. Jasne. Kurde, jak tu ciemno. Latarki nie mogę za bardzo odpalić chyba, bo wiesz co mam? Mamy tutaj być niewykryci przecież. Dobra, patrz jak wygrywa. No nie marzy się to gra. Ja wspomniałem, także grafika już trochę się zestarzała w stosunku do tego, co widzieliśmy w Battlefield 4, który on wyszedł, tak by nie patrzeć, z końcem 2013 roku. Także troszeczkę jest postarzały już ten układ, ten silnik, no ale... Ale i tak gra nie daje radę. Rzuć czymś, odwróć jego uwagę. Rzucaj łuski pocisków, wabik. No, czyli touchpadem. Tutaj kliknąć tak touchpada, żeby wrócić jakąś... Co się znowu zepsuło? Łóżką od naboju. Miało jakby coś spadło z dachu! W celu zwrócenia uwagi tego klienta. No i dobra, przechodzimy sobie dalej. Jak coś się zepsuje, to naprawię! Trochę tu ciemnawo. Niewiele widać. Noc. Znowu coś. Zwab, rozdziel, eliminuj. Eliminacja, tak. Rzuć łuskę pocisku, aby rozdzielić grupę wrogów. Tap jest tuż przed nami, ale nie ma mowy, żebyśmy mieli dwóch nieeliminacji. Dobra, rzucamy w takim razie łuskę. Zajmę się tym. Słyszysz coś? Dobra, zaraz coś tu. Coś tu chyba zjebałem. Coś tu jest nie tak. Chyba zostałem wykryty, tak? Jak miało być, że mam zostać niewykryty. Tak jest tuż przed nami, ale nie ma mowy, że coś tu mamy. Rozdzielić. Zajmę się tym. Dobra, teraz to się udało zrobić. Nie szaił nas koleś. No więc ciśniemy dalej. 3 miliony. Cholera. Dobry wieczór, Tap. Nie uciekaj, bo cię dogonię. Szukamy Tysona. Jesteś jej nowym partnerem? Pokazała ci już to całe karate? Trenuję Krav Maga. Karate jest dla idiotów. Jesteś mocno jednięta. Tap i Tyson dorastali razem. Białe chłopaki szukali wrażeń. No i Tap wpadł. Wstawaj. Ręce na głowę. Hej. Gadaj, Tap, gdzie Tyson? Sporo ludzi szuka Tysona. Oglądacie wiadomości, nie? Gość się zaszył. Średnia długość życia w tym interesie spadła ostatnimi czasy. Ta, mieliśmy nadzieję, że powiesz nam coś więcej. Za mało mi płacą, Fidel. Nick, weź go skuj. Już myślałem, że nie poprosisz. Powiedzcie mi jedno, was to jara gliny, co? Może na początku, potem się tym nudzisz. Tak. Jestem w szoku, kolego. Mam na to receptę, słowo. Wiem, że jest na ciebie papier. Wiem, że trzymasz kokę tuż za rogiem pod kontenerem. Wiem też, że ten gość, który uciekł, przenosi ją w bezpieczne miejsce. I myślę sobie, że jest trochę za młody na to gówno. Więc tak. Wszystko mi mówi, że musimy cię zgarnąć. I to teraz. To co mam dla was zrobić?
Dobra, to zadanie wykonaliśmy. Przesłuchanie tapa. Hej, pasuje ci ta słuchawka? Tak, pasuje. O. A jak podsłuch? Powiedz coś. Kościół nas ma pracować, tak? Benedykt Arnold. Ej, cwaniaczku, żaden z ciebie Benedykt Arnold i nie jesteś szpicem. Po prostu wchodzisz, sprawdzasz, czy jest Tyson i wypierdalasz. Przecież to łatwo. Dlaczego sam tego nie zrobisz, cwaniaczku? Nikt nam jest tapa skanerem. Twój skaner jest podłączony do wszystkich lokalnych i federalnych baz danych. Witaj w świecie jutra. Śledź jego ruchy na skanerze i dopilnuj, by tego nie spieprzył. Siema. Szukam Tysona. Tysona? To nie takie proste. Stary, pomóż bratu w potrzebie. Ziomeczku, idź do domu. Słuchaj, muszę się z nim zobaczyć. Spokojnie, po co te całe nerwy, bracie? Dobra, idź. Idź, wpuść go. No to jesteśmy. No dalej tap, zaprowadź nas do Tysona. Nie rozpoznaję tych typów. Trzymaj się skanera. Dowiedz się, co to za ludzie. Bardzo, bardzo. Rozumiesz mnie, co? No to skanujemy. Urządzenie ma wbudowany mikrofon. Skanuj uważnie i miej uszy otwarte. Ci otwarte! O, stary, o kurwa, torty są zajebiste. A wiesz, jaką bym zamówił? No, Fidel. Gorąco się tu zrobiło. Jest tutaj Tyson, czy nie? Tak, mamy do pogadania. Zrozumiano. Trzy warstwową! Właśnie o tym mówię, stary. Coś tu można jeszcze zeskanować, cel oznaczony. Tu jest nasz tab. O, odblokowano nowa broń krótka. Tyson jest tam, masz 5 minut. Rywelka. Fajnie, fajnie. Drugi level nam wskoczył. Tap! Co ty tam robisz? To Tyson. Przeskanuj go. Potrzebujemy dowodu na to, że tu był. Kurwa. Wciąż nie widzę Tysona. Może się przesunie. Przestań już rozpytywać o mnie. Nie jest bezpiecznie. Tyson. Tylko jedna uncja. Proszę. Dobra. Siadaj. Zobaczę, co się da zrobić, dobra? Oczywiście. Oczywiście. No i co? Ej, chwileczkę. A to kto do cholery jest? No właśnie, kto to do cholery jest? Nie mam pojęcia. Co chcesz zaraz zrobić? Zaraz coś popierdoli. Wow, musisz obrócić, stary! Przeskanować tylu, ilu się da. Cholera. Chcą dorwać Tysona! Szybko, no, musimy się do niego dostać. Pierdoli normalne. Centrala, tu trzynastka. Doszło do strzelaniny. Wkraczamy! Uwaga, mamy doniesienie o strzelaninie na zbiegu 3 i 33. Idą po Tysona. O, drugie trofeum nam wpadło. Coś tu jeszcze zeskanować się da, zobaczymy. Chyba już nie. Tutaj panowie nam wpadli na chatę. Dobra, wyłączamy skaner, idziemy ratować tego. Tapa, tak? Czy jak mu tam... No to lecimy, pani detektyw. To są kurwa za typowie. Podobno Nelt wynajął jakiś gości z Juarez. Juarez? Nelt byś... Jeszcze tylko na chwilę w opcję wejdziemy, może trochę rozjaśnimy to. O, tak na 60% powiedzmy. Bo szczerze powiedziawszy, mało tutaj co widać w ogóle. Ale nie z za południowej granicy. Ale ci goście nie wyglądają na...
Zatrzymanie wielu celów. Pokazując odznakę, możesz zatrzymać do 3 wrogów. Ludzi Nelca. Tak, stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili. Kim oni są? Nie wiem. To chyba ci sami psychole... No nie poszło nam to tak jak należy. Coś tu kurwa jest nie tak. Trzeba było strzelać od razu w pizdu, a nie tam się cackać z jakimś aresztowaniem. Pokazywanie odznaki tu jest do dupy. Od razu Givera i napieprzamy. Uratuj Tysona, nie Tapa, tylko Tysona właśnie. Co kurwa za typowie? Podobno Nels wynajął jakiś gości z Juarez. Dobra, zaś ten sam. Juarez? Stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili. Kim oni są? Nie wiem. To chyba ci sami psychole, którzy... Mam go! Wszystkich... Mam go! Trafiłem go! Kurwa, znowu zginęliśmy. Ja cię pierdzielę. Dobra, tym razem wbijam, rozpierdalam ich i koniec. Nie będę się z tym pierdzielił. Co kurwa za typowie? Podobno Nels wynajął jakiś gość. No dobra, znowu zatrzymanie wielu celów. Okej, spoko. Stać! Stać, ci klienci, co sobie strzelnicę urządzili. Kim oni są? Nie wiem. Zasłaniec! Jebani gliniarze! Kaj! W ten sposób. No ale też tak można to było rozwiązać w sumie. W gruncie idziemy dalej. Chyba znam tego faceta. Przeskanuj go, żeby zobaczyć, czy był karany. Skanowanie. Policja! Ani kroku! Okej, udało ci się? Tylko powoli, koleś. Centrala, przyślijcie transport. Punktów. Jeszcze chwilę i trzeci level wpadnie. I co? Śpi? No to ciekawe. Oznaczamy cele, są... Paru typów tutaj się znajduje. Dobra, musimy iść dalej. Tylko którędy. Centralnie na nich wyskoczyć, kurde, to chyba nie jest dobry pomysł. Pokażę odznakę i co, przyjadą, może zaczną do mnie zaraz strzelać. No nie wiem, no chuj, no nie mam innego pomysłu tutaj, nie widzę, żeby się dało obejść to. Jesteś aresztowany! Cześć, kurwa! Otworzę na ogień! Zgłaszam strzały Warkola Project. Niech to szlak! Dawaj, tylko oszczędzaj amunicję. Ruchy! Oszczędzaj amunicję, tak? Ciekawe jak. Naprzód! Wszystkie jednostki proszone o interwencję. Pozbieraliśmy amunicję od tych zabitych.
wbijamy na budynek. Lecimy. Czysto, idziemy na górę. Tyson musi być w pobliżu. Paralizator. Jednak paralem. Nie ruszaj się! Korytarz czysty. Sprawdź salę. Zrozumiano. Co na mecie jakiś, kurde. Użyj skanera, może znajdziesz jakiś dowód, żeby doprowadzić nas do Tysona. Oznaczyły się jakieś obiekty, tu coś jest, tak? Akta sprawy. Aha. Pokaż dowody, szczegóły śledcze. Pudło hotshotów. Dobry początek. Tak, te sprawy mamy jedne. Musimy trzy takie odkryć. Tu są drugie. Całkiem nieźle. Co tu mamy? Zdjęcie. Jeszcze trzeci dowód nam jest potrzebny. Gdzie on się znajduje? Może tutaj? No jest. Znalazłaś Tysona? I kolejny TPU. Nowa strzelba odblokowana. Ha, fajnie. Fajowo. Nowe rewolwery. A tu co na stole jest? Sprzęt taktyczny. Co możemy zrobić, żeby szybciej awansować. Sprzęt taktyczny. No to chyba mamy. Dobra. Nic tu innego nie da się chyba już zrobić. Jak tylko przejść dalej. Jeszcze by się przydało tą latarkę włączyć. Z której korzystaliśmy na początku gry. Znów ten paralizator mi się cholernie włączył. Jak to gówno wyłączyć teraz? Tu na tym krzyżaku nic nie ma. Przełączyłem na paralizator. O! Dobre. Trójkątem można to zrobić. Spoko. Popatrz na to, Kai. Tysona tu nigdy nie było. Gadali przez komputer. Cholera.
Spróbujesz jeszcze raz? Masz kurwa mać. Wy ich tu ściągnęliście. Prawda? Sorry, ale to ty jesteś dupkiem, którego chcieli zabić. Cześć, Tyson. O, w dupę. Jeszcze tego brakowało. Twój koleś tam przepadł, a wszyscy twoi ludzie nie żyją. Kurwa! Słuchaj. Po prostu ich znam. Czasami popchnę im trochę towaru, nic więcej. Kto chce cię zabić, Tyson? O takich sprawach raczej się nie mówi przed czasem. Powiedz, gdzie jesteś. Możemy cię ochronić. Wybacz, ale nie wydaje mi się. Kurwa. I co teraz? Gość zginie, jeśli go nie znajdziemy. Centrala tu 13. Musimy namierzyć IP połączenia wychodzącego. Już namierzamy 13. I mamy połączenie. Dajcie nam kilka minut. Zrozumiano. W drogę. To im zajmie więcej niż kilka minut. Czyli wiemy, co kombinował Tyson, ale nie mamy pojęcia, gdzie jest. To ustaliliśmy, co się stało. Dostań się do auta teraz. Zobaczymy, czy to łatwo przejdzie, czy będzie jakaś akcja. No proszę. Już się tutaj potoczyłem. Znaleźć mi tego skurwiela! Cholera. Mendoza, musimy stąd spadać. Serio? No to spadamy. Ostatnia znana pozycja, aha. Ktoś widział tę dwójkę, Green? Wstać! Policja Miami! Co to za gość? Hej, zwiadka! Jebać to! Ruchy! Chciałem wjechać do funkcjonariuszy! Chyba się nie zatrzymali, nie zatrzymali. Zgłasza strzały w swoim rejonie. Kurwa! 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 Uwaga! Chyba. Fajnie. O w morzu! Ej, uwaga! Kurwa! Zastrzelił go do chuja! Poszedł tutaj! Tutaj jestem, kurwie! Kurwa, zjebać go! Kurwa go! Idę go! Uwaga! Uwaga! Nikt, siadaj! Gdzie mamy auto? No, tutaj jest ten samochód. Idę też do Leo. Dziękuję, spoko. Mamy dla was namiar. Dzięki, centrala, czekam na info. Twój kumpel Tyson nie ma pojęcia, co go czeka. Wyślę na miejsce jednostkę powietrzną. A potem wpadamy tam, zabieramy go, wypadamy. Wyważ te drzwi, Mendoza. Puk, puk, wyważamy. Ale wiesz, że potrzebujesz nakaz? Spokojnie, chłopcy. A ty co, wszystkie kodeksy znasz na pamięć? Słuchaj, nie chcemy cię aresztować. Teraz musisz zniknąć. Wezmę tylko swoje rzeczy. Hej, możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje, he? Wiesz, czym się ostatnio zajmuję? Papierami. Od dawna nie robię na ulicach. Ostatnio wszyscy rzucają się sobie do gardła, a ja chyba walczę po niewłaściwej stronie. Możemy o tym pogadać. Czaj! Pierdolę! Została. Rety. Jak to wygląda? Jezu. O Boże! Dobra, będę uciskał ranę, okej? O, musisz zatrzymać krwawienie. Wiem, wiem. Musisz wytrzymać. Nie przyszliśmy tu po ciebie! Nie zostawię cię! Pierdol się! Skargoń Tysona! Tam, nie mamy sygnału! Dobra.
patrz na mnie! Kaj, mów do mnie! Ani, mi pomóż! Na nic się skup, dobra? Szczęście, że się nie wykrwawiłaś. Ręce do góry! Już! Mnie też jest bardzo miło. Detektywie, zna go pan? Co? Jego? On tu tylko robi w papierach. No i tak właśnie skończyliśmy pierwszy odcinek. Pod tytułem Powrót do szkoły, przed nami odcinek drugi. Tym zajmiemy się w kolejnym filmiku. Ja się z wami na razie żegnam i do zobaczenia. Na razie.